Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Paloty FM, dzisiejsi goście Radia Paloty FM, nasi neoprezbiterzy, chociaż nie wszyscy, ale część. Dominik Gaładyk, Jarosław Dragan, Pallotyni, nowi księża. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No i na początku od Dominika, bo jesteśmy w jego rodzinnej miejscowości przy kościele parafialnym, gdzie trwają uroczystości prymicyjne. Ważne wydarzenie w Twoim życiu. Bardzo ważne, ponieważ po raz pierwszy dziś odprawiłem w tym kościele mszę świętą. Duże wzruszenie dla mnie, dla rodziny. No i tym samym dziękczynienie Panu Bogu za dar powołania. Jak to jest być księdzem? Trudne pytanie, tak na świeżo, ale na pewno jest to przeciekawa i tajemnicza przygoda. A Jarosław, jak te pierwsze dni bycia księdzem? No, muszę powiedzieć, że też to dla mnie nie jest trudne pytanie, ale stałem w takiej świadomości, że się uczę. Duże rzeczy się uczę, jak to być księdzem. Myślę, że to też taka przygoda na całe życie, kiedy cały czas będę odkrywać tą, zgłębiać tą tajemnicę kapłaństwa Chrystusowego i całe życie będę się uczyć, jak to być blisko Chrystusa. To nie jest tak, że tak moment i już koniec, już jestem księdzem takim doskonałym. Nie, to jest droga, którą muszę się nauczyć. A czy to nie jest tak, że patrząc na księży w młodzieńczym wieku i później w wieku tym, kiedy studiowaliście w seminarium, też już zauważacie takie momenty, że robicie tak jak oni, no nie? Postępujecie tak jak oni, mówicie tak jak oni, składacie ręce tak jak oni, macie takie odczucia? Jest coś takiego, że naśladujemy naszych starszych współbraci w kapłaństwie. To jest chyba naturalne, bo nawet jako dzieci naśladujemy rodziców, nauczycieli, tak samo i kiedy odczuwamy powołanie kapłańskie, patrzymy na naszych księży, z naszych parafii, z naszych wspólnot i chcemy być tacy jak oni. A jak u Ciebie, Jarosław? Ja myślę, że tak. Że uczymy się, może tak, że naśladujemy tych księży, którzy, na których chcielibyśmy być podobni. Żeby tacy sami być i staramy się brać ten dobry przykład, żeby w taki sposób, może trochę zewnętrzny, ale żeby też przejąć tego ichniego ducha. Jesteście młodymi ludźmi, neoprezbiterami. Jak dorastaliście do tego powołania? Jak to się stało, że jednak ta decyzja pójścia do seminarium? Wiem, że to jest trudne pytanie, ale myślę, że dla wielu młodych, którzy będą oglądać ten reportaż, tą rozmowę, może coś tam pstryknąć w serduszku. Jak gdzieś od małego odczuwałem to powołanie do kapłaństwa, fascynacja tym, co dzieje się przy ołtarzu, pragnienie bycia księdzem. No i w końcu poznałem kleryka pallotyńskiego, który w pewnym momencie zaprosił mnie na swoje święcenia do ołtarzewa. Tak, jest to ksiądz Marcin Kunat, którego serdecznie pozdrawiam. I on zaprosił mnie na swoje święcenia do ołtarzewa i wtedy poczułem, że to właśnie wspólnota pallotyńska jest tym miejscem, gdzie Pan Bóg chce, abym realizował to powołanie do kapłaństwa. A w jakim to było wydarzeniu? Kiedy to było, kiedy spotkałeś się z klerykiem Marcinem? Spotkałem go w szpitalu, kiedy byłem na badaniach w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. On przyjeżdżał na swoje praktyki kleryckie. No i wtedy się wszystko zaczęło. A teraz wędrujemy na daleką Ukrainę, do Żytomierza. Co się działo wtedy w Żytomierzu? No ja też od dłuższego czasu rozeznawałem swoje powołanie. Pamiętam tak ten moment, kiedy zaciekawiłem się kapłaństwem, to była pielgrzymka z Warszawy do Częstochowy w siedemnastkach palutyńskich. I wtedy pierwszy raz mi przyszła ta myśl, może zostać księdzem. Aczkolwiek to, co dla mnie było takim ważnym, to też taki moment podjęcia decyzji, bo młodym ludziom teraz bardzo trudno podjąć jakąś poważną decyzję życiową. Ja to jak przerobiłem na własnej skórze. Bardzo bałem się, że moja decyzja będzie błędna, że będę żałować całe życie, że później nie będzie możliwości jakoś cofnąć się. No i to mnie długi czas zatrzymywało przed tą decyzją, żeby pójść drogą moich marzeń. Ale w końcu zdecydowałem się, że trzeba spróbować, bo jeżeli tego nie spróbuję, to całe życie będę po prostu żałować, że tego nie zrobiłem. Jak dzisiaj zachęcić młodego człowieka do tego, aby zaprzyjaźnił się z Panem Bogiem? Nie mówię tutaj o powołaniu konkretnym do kapłaństwa, do życia zakonnego, ale do tej zwykłej relacji, dobrej relacji. Ja myślę, że potrzeba dużego zaufania względem Pana Boga, żeby mieć odwagę powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, żeby On działał w życiu. A Jarosław?
Ja myślę, że młodzi ludzie dzisiejsi bardzo dużo szukają zaspokojenia swoich pragnień w różnych rzeczach, niestety, których nie nasycają. I dlatego myślę, że oni zechcą pogłębić tą relację z Panem Bogiem, kiedy zechcą podejść do źródła, które może je w końcu napełnić i nasycić. To ich powinna być odrębna decyzja wolności. Ale kiedy odczują takie pragnienie, że chcą napić się tej czystej wody, to wtedy oni przyjdą do Pana Boga. I tego wszystkim młodym życzymy tutaj z miejscowości Dominika. Latowicz. Tutaj, słuchajcie, jest ta słynna gmina Wilchowyje, za nami, niedaleko tutaj. Dlatego pozdrawiamy Was serdecznie i cieszę się, że mogliśmy wyrwać Was choć chwilę z tych prymicji, abyście podzielili się tym dobrym słowem dla naszych słuchaczy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszymi gośćmi był ksiądz Dominik Gaładyk-Pallotyn, ksiądz Jarosław Dragan-Pallotyn, którym życzymy błogosławieństwa Bożego i tego, co najlepsze. Szczęść Boże. Szczęść Boże.